Po czerwcowej ekstradycji Witolda Z. i przeprowadzeniu niezbędnych czynności, prokuratura okręgowa w Suwałkach sporządziła akt oskarżenia w sprawie jego udziału w zbrodni sprzed 21 lat. Liczący dzisiaj 48 lat mężczyzna oskarżony został o popełnienie przestępstwa pozbawienia wolności, pobicia i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W czerwcu 2000 roku sześciu mężczyzn spotkało się w pobliżu jeziora Zelwa w gminie Giby. Przy ognisku rozpoczęła się alkoholowa biesiada, której finał był makabryczny. Późniejsza ofiara zbrodni, 30-kilkuletni mężczyzna, został przez pięciu uczestniczących w spotkaniu znajomych najpierw pozbawiony wolności przez przykucie kajdankami do drzewa, a następnie pobity, informuje prokuratura. Po pewnym czasie trójka współbiesiadników ponownie przystąpiła do bicia. Tym razem na głowę pokrzywdzonego spadły ciosy zadawane kijem, a ostatecznie ofiara otrzymała dwa ciosy narzędziem przypominającym nóż. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł. Sprawcy, chcąc zatrzeć ślady zbrodni, postanowili ukryć zwłoki. Aby utrudnić identyfikację, odcięli głowę ofierze zabójstwa, a szczątki ukryli w różnych miejscach. Czterech uczestników tragicznego spotkania ustalono i zatrzymano szybko. Dwaj dostali wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Kolejni dwaj trafili za kraty na znacznie krócej. Piąty mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwano go również za granicą. Kilka lat temu ustalono, że Witold Z. przebywa we Francji, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za inne dokonane tam przestępstwo. Na żądanie ekstradycji polscy śledczy uzyskali jednoznaczną odpowiedź. Mężczyzna zostanie przekazany do Polski, ale po odbyciu kary we Francji. W czerwcu bieżącego roku Witold Z. trafił do rąk polskich śledczych. W sierpniu 2021 roku sporządzony przez Suwalską Prokuraturę Okręgową akt oskarżenia został złożony do tutejszego sądu. W najbliższy poniedziałek, 20 września, ma odbyć się pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie.